przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych i przechodzenie na czerwonym świetle to wykroczenia popełniane w Suwałkach przez pieszych. Najczęstsze błędy kierowców to wyprzedzanie innych pojazdów bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych, a także omijanie innych pojazdów, które zatrzymały się, by przepuścić pieszego. Takie wnioski płyną z policyjnej akcji, którą przeprowadzono kilka dni temu w okolicach przejść dla pieszych. Tylko jednego dnia, obserwując przejścia, suwalscy policjanci ujawnili 115 wykroczeń. 1/3 z nich została popełniona przez kierowców. Piesi jednak też nie są bez winy. 18 wykroczeń ze 115 popełnili właśnie oni. Kolejne liczby wskazują na wielokrotnie omawianą przez nas beztroskę rowerzystów i osób kierujących hulajnogami. Okazało się, że w obserwowanych lokalizacjach aż 30 rowerzystów i 8 osób przemierzających miasto na hulajnogach elektrycznych nie stosowało się do obowiązujących ich zasad. Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych musi zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Natomiast pieszy powinien zawsze upewnić się, czy może bezpiecznie przejść przez przejście. Powinien pamiętać także, że podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych zabronione jest korzystanie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych. Rowerzystom i użytkownikom hulajnóg również przypominamy, przemieszczając się na dwóch kółkach, nie macie praw przynależnych pieszym.